Cześć, z tej strony Oskar i witam w moim retro pokoju. Dziś święta. Na pewno będziecie jedli na kolacji wigilijnej różne potrawy. I co się robi? Zawsze się włącza pilotem Polsat. Pewnie o godzinie 20 będzie leciał Kevin sam w domu. Także ja dzisiaj, pozostając tutaj w klimatach tradycyjnych, przygotowałem grę na Pegasusa. Kevin sam w domu, a właściwie to Kevin sam w Nowym Jorku, czyli druga część Home Alone. No, będzie dzisiaj zabawnie, ale no, ktoś, kto grał w tę grę, to wie. Ktoś, kto nie grał, no to też niech posłucha. Myślę, że dla większości z nas jest to koszmar z dzieciństwa. Jest to koszmar z dzieciństwa, ta gra. No, każdy chciał mieć Kevina samego w domu, Kevina samego w Nowym Jorku, bo znaczy Kevin sam w domu jeszcze jest też gra na Pegasusa, którą chciałbym bardzo też mieć, bardzo, ale nigdy jej nie miałem w latach 90., ale Kevin sam w Nowym Jorku jakoś się trafiał różnym osobom w latach 90. na bazarach. Ja popełniłem błąd, bo się zamieniłem kiedyś, tak strasznie chciałem mieć tego Kevina, bo lubiłem ten film ogólnie, no. Jak dla dziecka w latach 90. to było wymarzone. Zamieniłem się na Mortal Kombat i to był błąd. Miałem Mortal Kombat, no oczywiście później sobie go odzyskałem. No współcześnie, teraz mam tego Mortal Kombat, ale to był błąd, że ja zamieniłem Mortal Kombat na to gówno. Żałuję tego popełnionego błędu, być może dzisiaj byłbym innym człowiekiem. No jest to koszmarek. No kto oglądał film, to wie, no tam była no powiedzmy cała fabuła, czy wiele scen, gdzie Kevin przebywał w hotelu. No i tutaj zaczynamy grę właśnie w tym hotelu. Skaczą na nas jakieś babcie, jakieś odkurzacze nas atakują, kelnerzy, jakiś grubas w kapeluszu, zaraz to wszystko będę pokazywał i podchodzimy do windy i musimy się gdzieś przedostać dalej. Dźwięki z tej gry są takie same jak bodajże Simpsons czy Bart Simpsons, czy jakoś tak, na Pegasusa czy na NES-a, która raczej w Europie i w Polsce była niepopularna, ale na przykład skojarzyłem to oglądając odcinki u Angry Video Game Nerda. Także no, tyle jeśli chodzi o wstęp. Uruchommy to. Trzymajcie za mnie kciuki i życzę wszystkim wesołych świąt. Mam nadzieję, że jakieś ciekawsze prezenty dostaniecie niż takie gry na Pegasusa, ale nie no, ale w ogóle. Napiszcie też, co dostaliście dzisiaj pod choinkę, albo co komuś kupiliście pod choinkę. Zabawmy się tutaj. Niechaj tutaj atmosfera i klimat świąt trwa u mnie na kanale i u was w serduszku i przy wigilijnym stole. Napiszcie, co dostaliście i co komuś kupiliście, na przykład właśnie związanego z retro, czy z gamingiem, czy z grami, no na przykład coś nowego też, albo w ogóle co kupiliście, no swoim najbliższym. Także zapraszam teraz na gameplay, pośmiejmy się z tej gry, myślę, że będzie zabawnie. Będę starał się tutaj troszeczkę też tak podkręcić atmosferę, trochę się powygłupiam, no zobaczmy. No dobra, zaczynamy, włączam konsolę Pegasusa, proszę bardzo, Home Alone 2 Lost in New York, czyli Zagubiony w Nowym Jorku, 92 rok. THQ, mamy ekran tytułowy i mamy tutaj kredyty, no ale to sobie może włączmy. I mamy cutscenkę, tylko zaznaczam, że prawdopodobnie ta gra, z racji, że jest na Pegasusa, jest jakaś uszkodzona, bo nie zawsze te napisy się dobrze wczytują. No teraz akurat dobrze nam zadziałały, no. This is the concierge of the Hotel Plaza. I'm Alberting. Alerting the other hotels, no tutaj ostrzegam wszystkie inne hotele wokół, żeby po prostu uważały na Kevina, który może tutaj narozrabiać i za darmo sobie żyć, no. Jest mały tutaj no wagabond, nie znam tego słowa, no ale pewnie jakiś rozrabiaka, który ukradł karty kredytowe, a jego imię to Kevin McAllister. Five feet, czyli wysokość, no, czyli no powiedzmy, nie wiem, 1,5 metra wysokości problemów. Blondyn, niebieskie oczy. O, i są nasi złodziejaszkowie tutaj. Dzwonił tutaj do jakiegoś Louiego. Tutaj Harry. Co? Tak. I Mary jest ze mną, tak? No Harry i Mary się chyba nazywali, tak? Już nawet nie pamiętam, no. Co? Tak! Wiem! Look it, zobacz. Nieważne. O tym, no nieważne. No, tak tutaj jak w filmie, no. Oni tak jakie gadali, nie? Takie... prosty język, no. Dzwonię... do gości... ze starego gangu.
albo wzywam raczej gości ze Starego Gangu, tak? Ja i Marv, to nie Mary, tylko Marv, tu źle przeczytam, to nie Y, to V jest, tak? Ja i Marv potrzebujemy pomocy, żeby coś tutaj, no, ukraść, tak? Listen up, słuchaj mnie. Oto co zrobimy. No i już się zaczyna, a! No i dobra, proszę bardzo. Goni nas ten cały tutaj ten hotelowy ten chłopek. Skaczemy, uważać trzeba na walizki. B to zaskakujemy do dołu, tak? Tak, zaskakujemy do dołu, ale chyba też jeszcze możemy, o, do góry nacisnąć. I wtedy możemy włączać windę. Nigdy mi się to nie udało, więc jeśli mi się dzisiaj to też nie uda, więc proszę mnie nie krytykować. O, i dostałem z walizki. Dobra, mamy tam żyćko jakieś. O, odkurzacz. Tu coś wyleciało. Pistolet, można nim strzelać, tak? Dobra, będziemy zaraz strzelać. Tu mamy kawałek pizzy, czekaj, strzelmy w tę babę. Ale ona tylko się zamraża. Tu pamiętam, że coś było, jakiś gruby dziad. A jego tylko można też zamrozić, tak? Na górze jest... Czekaj, jak tam na górę? Skoro na górze jest, widzisz ten, źle. Na górze jest strzelba, ale to tędy właśnie chatrza, nie tamtędy, tylko tędy, no. Czekaj. Zaraz zginę pewnie. Nie grałem w to z 20 lat. Jest strzelba, tylko... Aaaa, już aniołek, już zdechł. Dobra, już wiemy co robić, no to... Ale mamy już chyba strzelbę, tak? Czy mam ten pistolet? Bo w sumie... Strzelbę chyba mam, tak? No dobra, niech będzie, no. Już chyba tam drugi raz nie trzeba zachodzić. Ale pistolet... Czekaj. Zaraz, mam pistolet czy strzelbę w końcu? Czekaj, może da się... Ta, da się zmieniać. Mam trzy rodzaje strzelby. Zobaczcie, taką, cztery naboje, taką, zero naboje i... Jakieś możemy chyba rzucić cukierki, żeby na tych cukierkach biegali. Biegali i upadli, tak? No i pistolet ten zwykły, tak? No to może na razie pistolet. Uwaga na tą babcię, staruszkę. Na! I tak straciłem żyćko. To cała ta gra, dobra, cukierki kolejne. No może trzeba będzie używać tych cukierków, więc uwaga. O, tutaj ten z bagażami co idzie. Tu rzuca Teraz, to mam to wziąć ten klucz, czy on rzuca we mnie tym kluczem? Nie, to chyba on atakuje tym, to tego klucza nie zbieramy, raczej. Tutaj co to mamy? Chyba naboje do pistoletu, bo mam chyba 12, tak? Było chyba 8, tak? Dobra, uciekamy! Uwaga. Tą babcię to trzeba chyba postrzelić, no inaczej się nie da. Dobra, tu będzie grubas. Ale dobra, udało się, tylko co dalej? Czy tu coś do zebrania jest? Nie ma nic, więc w sumie po co ja tu wlazłem tak naprawdę? No, dead end, tak jakby... Aaaaaj, złapał mnie! No może... No od nowa! Ach! Niepotrzebnie tam właziłem, no ale chciałem tylko pokazać, że coś takiego jest w tej grze, nie? Czyli to do tych drzwi, jak już ktoś wie, to nie powinien włazić. No ale to tak też zmarnowanie... Marnowanie cierpliwości gracza. Dobra, biegniemy. Kuźwa, no prosto w tego kelnera. Ale jak z tego łatwo spaść można? Jezus Maria, aż się denerwuję od tej gry. Dobra. I znowu straca życia. Pewnie. To jest tego typu gra. Mam 6. Nie, mam 8 nabojów. No dobra, na razie ustawimy to. A cukierki? Ile mamy cukierków? 2. 2 żółty cukierkami. Na razie sam początek gry. Ja nigdzie nie awansowałem jeszcze, tak? Dobra, tu uwaga na tego, co rzuca. Ten, co wydaje klucze do hotelu. Ale gówniana gra, Boże święty. I walizka mnie zaatakowała. Dobra, babcia. Tu nie wchodzimy, bo tutaj będzie grubas. O, wylazł za mną. A, gruby, nie dogonisz mnie. Florist. No to tu uwaga, trzeba uważać na te mopy. Szczotki, zmiotki. Dobra, i teraz tu, proszę pani. Ale! Ręce opadają, no... Nie, od nowa! I nie mam żadnych już... Nie, mam naboje, tak? Mam. O, niech cię, co za padaka, dlaczego... Za jakie grzechy ja muszę w to grać? No ale chcę chociaż do tej windy się dostać, no tylko, że tam walizki we mnie rzucają.
stracony nabój, trudno, bo ta baba skacze. No. No raz skakuje na ten kwiatek, raz nie wskakuje, no niech cię szlak. Nigdy nie udało mi się przejść dalej niż do windy, szczerze. I na chyba drugie piętro, nigdy. Zobaczymy, może dziś, postaram się. Oj, baba. Grubas. No i dobra, tu będzie chyba winda. Nie, jeszcze najpierw te szczotki. Można tak jeszcze w sumie na kolanach, przypomniało mi się. I na kolanach to chyba można też te walizki rozwalać chyba. No i tu gówno. Włączaj tę windę. No i dawaj tę windę. Nie wiem, to jest zepsute, bo nawet Angry Video Game Nerd to pokazywał, że ta winda przyjeżdża, raz nie przyjeżdża, nie wiem po prostu. O, jest! Udało się! Dobra, mamy windę. Winda! Jedziemy! 12 piętro, to nie drugie, jednak 12. O, rety. O kurde, no u mnie się to nigdy nie zdarzyło, żeby ona przyjechała, ale no niech powie. O, grubas! Nie! I co, tu wchodzimy? O, jakaś pokojówka. Z pokojówką to inne rzeczy bym wolał robić niż... Ale no dobra, no co tutaj, no pokojówka mamy, no tu nie możemy, no co, mam pokojówkę rozwalić? A bo tam są jakieś naboje. To... Odżyła. Game over. To jest cała ta gra. Drugie podejście moje i chyba kończymy, bo tylko człowiek się wkurza. Trochę się wygłupiam oczywiście, pierwsze nie brać na poważnie, że ja się zawsze wygłupiam, ale no po prostu jest to... O, można też rozwalić, tak jak mówiłem, kolanami. No ale jest to niestety padaka ta gra, to nie tak wyglądał Kevin sam w domu i nie tak sobie to wyobrażaliśmy, prawda? Jest. No udało się bez straty żyćka, ale... Dobra. Pistolet mam zero, zaraz, to kto mi dawał pistolet? Już kurde, widzisz, zapomniałem, gdzie był pistolet, tam u grubasa? Nie. Widzisz, zgłupiałem. I gówno. Nie da się tego przeskoczyć. To już nie wiem, gdzie pistolet się zbierało, nie mam broni. Nie mam w ogóle nabojów. O, teraz mam naboje, aha, czyli... No dobra, już jasne wszystko. Ale tylko trzy, to mało. Dobra. Przedostańmy się na te 12 piętro i zobaczymy, co dalej będzie. Grubas. Uwaga tutaj na walizkę. Aj! No dobra, włączaj to. Włączaj windę. Im więcej razy naciśniesz, tym szybciej przyjedzie, nie? Tak jak w realu, każdy naciska, żeby szybciej winda przyjechała. No ale nie jedzie. No to no, no właśnie, zaraz zobaczymy. Jest, dobra, uwaga. I też trzeba zdążyć zawsze, zanim się zamkną drzwiczki. Dobra, to może do tej kelnerki, tej nie kelnerki, jak ja mówiłem, tej pokojówki nie będziemy wchodzić. A zaraz, teraz 14 piętro, dlaczego nie 12? Czym to się różni? Czemu raz 12, raz 14? Okej. Tu nawet zamknięte teraz jest. Ej! Nie mam nabojów już. Czekaj, może z tego go. A, wyeliminowałem go, dobra, czyli ta strzelba jest lepsza. No nie, może do pokojówki nie wejdziemy, co? Czekaj! Wyeliminowałem babę. Tu mamy coś. Cukierki jeszcze mamy. No czekaj, tu może wchodzić. Ale tam pewnie tylko poza nabojami nic nie ma. Czekaj, wyeliminować trzeba tego.
Znowu drzwi. Ale no to czyli trzeba wejść do którejś z tych drzwi, no to zobaczmy tu. Pokojówka. No i zmarnowałem nabój. I brawo, i geniusz. I mam jakieś naboje? Cukierki mam tylko. I gówno z tych cukierków. Dobra, kolanami. No i gówno. Pokojówka. Tam ma tylko jakieś te... No nie mam w ogóle żadnych nabojów. No to już po mnie, w sumie mogę wyłączyć tę grę. No nie wiem, idziemy dalej. Nie wiem, co to są te... To życia są? Te czerwone kulki chyba. Pokojówka, ale tam jakiś serek jest. Albo pizza. A co mi ten serek daje? Pistolet! No dobra, uratowani jesteśmy. Mamy jakieś naboje? Mamy. Dobra. Może do windy trzeba wrócić. A! Jak na złość. Dobra, mam pistolet. 6 nabojów. No dobra, to może do windy trzeba wrócić, no bo przecież ta się nie otworzy, nie? Idziemy zobaczyć tam do windy, na które piętro nas zawiezie, tylko tu pewnie po drodze będą jacyś przeciwnicy, więc uwaga. Baba. A! Dobra, na które piętro nas wiezie? 14 jest, no to na które teraz? Wyżej. 15? 15, no. Zobaczmy, co tu będzie. A, ten mnie goni znowu. Pizza. Albo serek. I znowu pokojówka, brawo! Serek. Czemu narzuca poduszkami kwadratowymi takie zakrwawione poduszki? A, dobra, jeszcze raz. Mam jakąś broń? Nie mam nic już! No to wspaniale. Nie idziemy do pokojówki. Ojej! Nie! No można rozwalić szczotkę, proszę, nawet nie wiedziałem. Ale odkurzacza to już nie rozwalę. Muszę przeskoczyć. Tu pewnie pokojówka. No oczywiście, i pewnie nic nie ma ona. Czekaj, mam jakieś pistolety? Nie mam nic, no to spierdalamy stąd. Czekaj, ona tam naboje właśnie chama. No to weźmiemy, no dobra. I teraz co? 3 naboje, no to... No, wciągnął mnie odkurzacz, nie! Czekaj. Zabijemy tego. Nie tu, niestety, dobra. A, chyba się nie da, chyba trzeba przejść, dopiero wtedy włączyć windę. Czy jak to zrobić? Czekaj, ale ona się otwiera czasami. Czekaj, jak to zrobić? No widzisz, ona się otwiera. Nie mam już nabojów. Czekaj, a kolanami go można? Nie, nie można go kolanami. No to dupa. Mam jeszcze jakieś życie? Nie mam. Dobra. Ręce opadają po prostu. Próbowałem pokazać wam tutaj, zaczarować tego, wysilić się tego, ale sami widzicie, jaka to jest gra. Także no... No jednak chyba lepiej film obejrzeć. No większość gier na podstawie filmów to zawsze jest gówno. Terminator 2 pokazywałem, gówno. A, czego to ja już nie pokazywałem na kanale, także napiszcie, co sobie życzycie w następną sobotę, żeby zobaczyć z Pegasusa albo z PlayStation 1, albo z PlayStation 2. I myślę, że coś tutaj przygotuję. Wznawiam teraz moją aktywność, przynajmniej raz w tygodniu będzie jakiś film się pojawiał, a czasami nawet jeszcze w środku tygodnia coś wstawię. Także na koniec jeszcze prośba, tak jak zawsze, żebyście pozostawili łapkę do góry i napisali komentarz. Także będę bardzo wdzięczny, jeśli pozostawisz łapkę do góry i napiszesz komentarz. Właśnie te dwie rzeczy muszą być, jeśli chcesz, żeby mój kanał się rozwijał i żeby wyświetlał się nowym osobom na głównej stronie na YouTubie. A jeśli być może jesteś nowy, to zachęcam Cię do zasubskrybowania mojego kanału i obejrzenia starszych materiałów, których na kanale mam nagranych ponad 1000. Także dziękuję bardzo za każdą tutaj ofiarowaną pomoc w rozwoju mojego kanału. Życzę wszystkim dalszej części świąt. Napiszcie w komentarzach, co dostaliście lub co komu sprezentowaliście, co przyniósł Mikołaj. No i na dzisiaj to wszystko. Zapraszam do następnych filmików. Cześć!